Dzisiaj witam Was w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będą to moje nowe słuchawki, o których Wam mówiłem. Są to słuchawki PRX AX1200 Gaming Headset. Na Amazonie kupiłem za około 50 euro, choć były na zniżce akurat jak kupowałem. Są to stworzone na design taki niemiecki, więc fajnie właśnie wyglądają. Tak się prezentują, tak się prezentuje pudełko. Z boku jest napisane, że można je tak składać. Mają ten taki mały kontroler na kablu, którym można kontrolować. Chyba normalne, że to kontroluje. Tutaj jest takie coś, co na głowie tobie, jak to się nazywa, że tak nie jest takie twarde. Tu z tyłu jest w kilku językach, nie ma tylko w polskim, co za chamy jedne. No i tutaj jest coś 15 poziomów czegoś tam. Dobra, kabel coś tam i koniec. Więc zabierajmy się za otwieranie tego headsetu ładnego. Kurde, że tamten mi się zepsuł. Jeszcze myszka teraz mi nawala, no. Co za cholerstwo. Gdy to jakieś te bloody, to nie ma chyba dobrej rzeczy, która się psuje po takim czasie. Okej. Okay. Dzisiaj znowu nie u mnie, tylko w tym pokoju i to już nie dlatego, jak ostatnim razem, że było mu brudno. Ale teraz tutaj pomyślałem, że znowu nagram, będzie lepiej. Ten kabel ma taki sam jak Bloody i tu ma dwa wejścia na... Tu ma wejście na mikrofon i na słuchawki. Albo i też można włożyć tylko jedno wejście, jeżeli... To chyba to wejście jest większe, patrzcie. Czy nie? No, czy pęk inaczej wygląda. No ale to włóżmy, bo tutaj taka przedłużka jest. Zdejmijmy sobie to. Stoi. No i słuchawki jakoś lekko były włożone, widzę. I tak się prezentuje headset. Bardzo fajnie. No. Nawet czekaj, sprawdzę na głowie. Trochę wielki, no ale wygodny przynajmniej. Mikrofon ma. Ja specjalnie kupowałem z mikrofonem, bo było dużo innych fajnych headsetów, no ale nie miały mikrofonu, a ja nie mam drugiego mikrofonu, więc z mikrofonem kupiłem. I tak to się prezentuje, bardzo fajnie. Można je tak składać, jak się chce gdzieś jechać. Też fajnie. Albo jak się ich nie używa. To kładziesz sobie, składasz i leżą, nie? Potem tylko rozkładasz. Tak wyglądają z boku. Góra. Środek tych to taki jest taki... Dobra, zauważyliście. No i ten kabel taki jak w tych Bloody, czyli jakby taki skórzany. No, ale to było na tyle w tym unboxingu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Was do innych serii, takie jak Ghostbusters, The Video Game, Sniper Elite V2, Randomowo, Gotuj z Maxem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mówił dla Was Max i na razie.